Kłaniam się nisko, czcigodni Państwo. Dzisiaj poopowiadam o opowieści awangardowej dwudziestolecia międzywojennego i nie ukrywam, że niesamowicie się cieszę w związku z tym, bo ten okres rozwoju opowieści jest dla mnie szczególnie ciekawy. Jest wiele tekstów z tego okresu, które mocno wpłynęły na moje życie, są związane jakoś z moim życiem i częściowo z jakimś tam rodzajem wrażliwości, którą operuję, literackiej oczywiście. Także w Dniu Święta Książki będę mówiła o tekstach, które lubię i które należą do grona faworytów w moim zestawieniu książkowym. No nie jest to oczywiście tak, żebym tylko te powieści lubiła, bo kto mnie zna, ten wie, że Lalkę Prusa kocham miłością szaleńczą, ale teksty awangardowe dwudziestolecia, teksty Gombrowicza, teksty Schulza, teksty Kawki zajmują szczególne miejsce w mojej wyobraźni, w moim sercu i należą do moich ulubionych. No nie mówiąc już oczywiście o Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa, bo to jest, no nie wiem, czy powieść numer 2, czy numer 1. Trochę się tam z Lalką bije o pozycję numer 1, jak dla mnie, w literaturze, z którą stykamy się oczywiście w szkole. No i pewnie można sobie zadać pytanie, dlaczego dla mnie zajmująca jest awangarda, dlaczego akurat powieścią awangardową się ekscytuję. Już tłumaczę, już spieszę wyjaśniać. Bardzo podoba mi się zaburzony ciąg przyczynowo-skutkowy w tych powieściach. One są nieprzewidywalne, a ja jestem raczej wymagającym czytelnikiem, w związku z tym, no jeżeli zabieram się za książkę, o której wiem, jak ona się skończy, mniej więcej po przeczytaniu 20 stron, no to ona mnie nuży. Dlatego zaburzenie ciągu przyczynowo-skutkowego służy zaciekawieniu czytelnika, służy no, takiemu pobudzeniu uważności czytelnika, którą ja też bardzo cenię i staram się zwracać uwagę na to, jakże istotne jest to, żebyśmy czytając książkę faktycznie zastanawiali się, o czym ona jest, a nie tylko brnęli od wydarzenia do wydarzenia. Zatem to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest groteska. Groteska, która polega na deformacji rzeczywistości, często sprzyja jakiemuś uwypuklaniu ironicznemu pewnych kwestii. Czasami mamy do czynienia z komizmem w związku z groteską, a czasami wręcz przeciwnie, tragizm się zaostrza, jak na przykład u Kawki przy wprowadzeniu groteski, która właśnie zmienia rzeczywistość. Oczywiście fantastycznym elementem powieści awangardowej jest jej oniryczność, jest wprowadzenie poetyki snu i marzenia sennego do przestrzeni literatury. Dlaczego? No dlatego, że wszystko może się właściwie zdarzyć, jak we śnie. Nie ma jakichś granic co do prawdopodobieństwa wydarzeń przedstawianych, tak jak no, powieści realistycznej na przykład ogranicza nas konwencja realistyczna, tutaj nie możemy sobie na za wiele pozwolić. Natomiast w powieści awangardowej jak najbardziej wydarzenia mogą być irracjonalne, wydarzenia mogą być zupełnie niespodziewane, co znowu no, wpływa na to, że czytelnik czasami przeciera oczy ze zdumienia, cóż to przed nim się pojawia i to jest zajmujące. Oprócz tego bardzo ciekawa jest kwestia symboli, niekiedy wprowadzanych, czy też przedmiotów symbolicznych, zdarzeń symbolicznych, czy samych elementów symbolicznych do powieści awangardowej, które zmieniają nieco sens tego tekstu, no bo wiadomo, że wielopłaszczyznowość symbolu skłania czytelnika do też interakcji, to po pierwsze, a po drugie no, do interpretowania sensu przedstawionego w utworze. Powieść awangardowa to też powieść swobodnie łącząca różnego rodzaju style narracji, style
budowania tekstu, mieszania ze sobą różnego rodzaju wypowiedzi. Tutaj mamy do czynienia trochę z takim eksperymentem, ale twórczym i poszerzającym widzenie takiego klasycznego rozumienia powieści. Bohater tekstu awangardowego, prozatorskiego, ale i nie tylko, ma w sobie rysy uniwersalne, staje się takim trochę everymanem. I no, ściśle odwołuje się do czytelnika, który czyta dany tekst. Tak? Ten bohater staje się takim ucieleśnieniem każdego. Czytelnik może się z nim identyfikować, może przeżywać ten sam rodzaj wątpliwości, które pokazywane są przez kreację bohatera takiej powieści. No, albo też pokrótce zastanawiać się nad sensem własnej egzystencji, czy też nad różnorodnymi zdarzeniami, które miały miejsce zarówno w powieści, jak i w życiu czytelnika. No, ta płaszczyzna takiej dyskusji z czytelnikiem w powieściach awangardowych jest dosyć duża. Mówiąc o powieści awangardowej, nie sposób pominąć teorii strumienia świadomości i wkładu, jaki James Joyce miał w rozwój tej techniki pisarskiej. Myślę tutaj oczywiście o Ulyssesie Jamesa Joyce'a, który jest dzieckiem tego czasu, bo wydany tekst został w 1922 roku. A opowiada historię z roku 1904, historię, która w sposób taki finezyjny nawiązuje do eposów antycznych, nawiązuje do Homera, dlatego że jeden z bohaterów jest przedstawiany trochę jak Ulysses, a drugi jak Telemach. Oczywiście chodzi o Odyseję Homerową. Przedstawiona jest wędrówka bohaterów przez Dublin w roku 1904. Teraz Dublin jest dosyć szczegółowo odwzorowany, prawie jak w powieści realistycznej, natomiast ta podróż, którą wybierają się bohaterowie, niekoniecznie już w takich realnych, w realnej konwencji jest opisywana. Oni snują się, poszukując sensu własnej egzystencji, poszukując tożsamości własnej ulicami tego miasta. Joyce, pisząc Ulyssesa, był w moim wieku, miał 38 lat i tyle też lat ma bohater jego powieści, Leopold Bloom, który przedstawiony jest czytelnikowi na podobieństwo Ulyssesa. Drugi bohater przypomina zaś Telemacha, ma lat 22, mniej więcej tyle, ile Joyce miał, kiedy wyemigrował z Irlandii. Drugi bohater nosi również znaczące nazwisko, bo nazywa się Dedalus. Stefan Dedalus, nawiązujący swoją biografią nieco do biografii samego Joyce'a, jest najmłodszym bohaterem tutaj ukazywanym. Obok niego pojawia się jeszcze Molly Bloom, żona Ulyssesa, czyli żona Leopolda. Molly Bloom jest połączeniem trochę nimfy Kalipso i Penelopy, takie wykazuje cechy. I do niej należy, co ciekawe, ostatni, najdłuższy monolog, zawarty na 53 stronach, pisany właśnie taką techniką strumienia świadomości, właściwie pozbawione znaków przestankowych. Gdzie ona snuje refleksję. W ogóle ta technika strumienia świadomości miała za zadanie odwzorowywać to, w jaki sposób człowiek myśli. To znaczy, w jaki sposób myśli człowieka nasuwają się co i rusz inne skojarzenia i z myśli w myśl gonimy, właściwie zaburzając jakąkolwiek chronologię, jakąkolwiek przyczynowość i skutkowość, ponieważ to jakby samoistnie nam się narzuca przez proces myślowy, przez wyobraźnię, więc jakby technika strumienia świadomości miała oddawać charakter właśnie myśli człowieka, myślenia człowieka. Zatem
pozbawiał Joyce te elementy znaków przestankowych, rozluźniał karby zdań, budowę zdań, żeby tę płynność pokazywać. W Ulyssesie Joyce'a zastosowana jest różnorodna narracja, raz z pierwszej osobie, raz z trzeciej osobie. Do tego dochodzą wpływy różnych innych gatunków literackich na tę powieść. Zauważalne bywają elementy parodii, satyry, ironii. Taki eklektyzm w budowie nas uderza. Zresztą w ogóle tematyka jest raczej lekka, w takim sensie, że tak jak mówiłam, już finezyjnie pokazuje tę podróż Ulyssesa i Telemacha przez Dublin autor. Przy czym nadmienić należy, że Leopold Bloom posiada charakterystyczne dla powieści awangardowej, czy też dla bohatera powieści awangardowej cechy. Staje się takim typem uniwersalnym, trochę everymanem, skupia w sobie takie cechy, ażeby był podobny do każdego człowieka, który podejmuje się czytania tej książki, aby stanowił jakiś rodzaj wzorca uniwersalnego człowieka. Po Joyce'ie przyszedł czas na proces Franza Kawki i pochylenie się nad biografią samego Kawki jest tutaj dosyć ważne. Otóż Kawka ukończył studia prawnicze, bo tak sobie życzył jego tatuś, i pracował w przedsiębiorstwie ojca. Nawet miał doktorat z prawa, czyli był bardzo zdolnym uczniem, no ale niestety przez całe swoje życie nie mógł się oswobodzić z autorytarnego wpływu jego ojca na życie. Kawki zresztą, tak? W związku z czym wiódł takie prozaiczne, spokojne, urzędnicze życie, wypełniał swoje obowiązki i bardzo długo nie pisał. Zaczął pisać w momencie, w którym jego choroba, czyli gruźlica, dała o sobie znać i musiał jeździć do różnego rodzaju sanatoriów, ażeby ratować stan swojego zdrowia. Wtedy zyskał czas i przestrzeń do tego, ażeby przysiąść do pisania, i pisał, ale w tajemnicy. Niewielu wiedziało, że Kawka zajmuje się pisarstwem, że jest to temat mu bliski. To była jego sfera intymna. Nie wpuszczał tam wielu ludzi, ojca w ogóle. Wiedział Max Broda o tym, jego przyjaciel, że Franz Kawka pisze. Nawet Kawka prosił swego przyjaciela, żeby zniszczył teksty, które pozostaną, kiedy Kawka umrze, bo przeczuwał swoją śmierć. Jego zmagania z gruźlicą były takie dosyć intensywne i nawracały te problemy gruźlicze, w związku z czym Kawka był świadom, że umrze dosyć młodo, no i umarł, bo urodził się w 1883 roku, a umarł w 1924, także to życie było krótkie, ale całe szczęście, że przyjaciel nie zniszczył tych powieści i światło dzienne po śmierci Kawki ujrzał proces w 1925 roku, rok po śmierci Kawki, i oczarował krytyków, czytelników i wszedł właściwie do kanonu literatury XX wieku jako dzieło, jedno z najwybitniejszych dzieł. Bohaterem powieści Kawki jest Józef K., człowiek, o którym niewiele wiemy. Wiemy, że ma na imię Józef, nie znamy jego nazwiska, wiemy, że jest urzędnikiem. Józef K. w którymś momencie staje przed oskarżeniem, ale uwaga, nie wie jakim. I na tym właśnie polega interesujący aspekt tej powieści. Mianowicie znowu mamy do czynienia z takim uniwersalnym bohaterem, który jest kimś, ale przedstawia każdego. No i problem borykania się z władzą, z systemem opresji, o którym niewiele wiemy.
Mówi się o tym, że proces jest parabolą, jest przypowieścią, jest powieścią, którą możemy interpretować oczywiście powierzchniowo i mówić o jakimś Józefie K., który ma proces, a możemy równocześnie znaleźć ten sens taki głęboko ukryty, niedosłowny, który się nam narzuca w związku z całą zaistniałą sytuacją, z takim filozoficznym interpretowaniem tej sytuacji, bycia w stanie oskarżenia, ale nie uświadamiania sobie, no, o co właściwie jest się oskarżonym. Józef K. traci władzę nad swoim życiem, traci rozeznanie, nie wie, co się dzieje, nie wie, o co go oskarżają. Jego szare, urzędnicze życie, które polega na regularnym odtwarzaniu tego samego, nagle zostaje zaburzone, zostaje wyrwane z tego, z tej rutyny codzienności i postawione w stanie zagrożenia bezpośredniego. Jakiś sąd będzie orzekał w sprawie Józefa K., jakiś sąd będzie wydawał wyrok, a Józef K. nie wie, o co chodzi. Nie wie dlaczego, nie wie, co zrobił. I w żaden sposób nie potrafi od tego uciec, ponieważ przestrzeń, w której zaczyna funkcjonować, przypominać, zaczyna labirynt, matnię, pułapkę. Przestrzeń bez wyjścia, on się tam miota między jednym a drugim i no, zupełnie nie potrafi odnaleźć się w tej sytuacji, jest potwornie zagubiony. Ten rodzaj zagubienia możemy kojarzyć po pierwsze z zagubieniem człowieka w systemie biurokracji, a z próbą przezwyciężenia jakichś praw narzucanych nam z góry, które mamy wypełniać, które mamy przestrzegać. Po drugie możemy kojarzyć tego typu bezradność z sytuacją funkcjonowania w opresji totalitarnej, kiedy to państwo narzuca na nas obowiązki, narzuca na nas konkretne zachowania, jest opresyjne w stosunku do nas, a my czujemy się pogubieni i zalęknieni w związku z tym. Wreszcie możemy odczytywać całą tę sytuację przez pryzmat lęków metafizycznych, lęków, które towarzyszą człowiekowi. No, to jest lęk przed samotnością i przed śmiercią. To będzie dosyć istotne w interpretacji procesu, dlatego że sam Kafka musiał mierzyć się z chorobą, która go dotykała, z gruźlicą, która utrudniała jego funkcjonowanie, no i doprowadziła go w rezultacie do śmierci w bardzo młodym wieku. Zatem świadomość nieuchronności śmierci, postępującej choroby, również może być pewnego rodzaju opresyjnym systemem, z którego nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki przed śmiercią. Nie da się wyzwolić z wpływu śmierci. Żyjemy po to, żeby umrzeć. W związku z tym nikt nas nie pyta, czy sobie życzymy umierać w danym momencie. To się po prostu dzieje. Jeśli powieść awangardowa, to też powieść gombrowiczowska, to też Ferdy Durkę Gombrowicza, wydane w roku 1937. Jako że nagrałam już film na temat Ferdy Durkę dawno temu, trochę w innej konwencji dla swoich uczniów, ale zachęcam do obejrzenia tego nagrania, bo ono jest merytoryczne. Może jakościowo inne, ale merytoryczne. To tutaj tylko wspomnę o najważniejszych kwestiach dotyczących Ferdy Durkę Gombrowicza. Przyznam się jeszcze na marginesie, że Gombrowicz to czas dosyć intensywnej pracy na moich studiach, dlatego że magisterium z Gombrowicza napisałam. Może nie z samej Ferdy Durkę, a z epistolografii, z dzienników oraz z powieści. No ale Witold Gombrowicz w moim życiu od dawna gości, w związku z czym z lubością o nim opowiadam. Poznajemy bohatera Ferdy Durkę, Józia, w dosyć dziwnych okolicznościach. Otóż on ma lat 30, wydał właśnie powieść, która została dosyć kiepsko przyjęta przez krytykę, niezrozumiana przez krytykę. I tenże Józio boryka się trochę z oceną swojego tekstu i poddany jest takiemu groteskowemu dosyć zabiegowi, ponieważ trafia do szkoły wkrótce jako 30-latek, co jest oczywiście takie
szokujące. Możemy szukać skojarzeń z biografią Gombrowicza w tym przypadku, dlatego że Józio wydaje pamiętnik z okresu dojrzewania. Gombrowicz w roku 1933 zadebiutował tym tekstem i też mierzył się z pewnego rodzaju niezrozumieniem. Zresztą miał dosyć negatywny w ogóle stosunek do krytyków i opinie na temat krytyków literackich, a Ferdydurkę możemy rozumieć jako polemik w ogóle z krytyką, jako dyskusję z krytykami literackimi, głos w sprawie. Gombrowicz, jak to Gombrowicz, ironicznie sobie poczyna z odbiorcą. Mianowicie narratorem Ferdydurki jest Józio. Można powiedzieć, że to jest taki portal samego pisarza, portret mówiący, postać, która reprezentuje tutaj pisarza jako głos samego pisarza. No i teraz cóż o tym Józiu możemy powiedzieć? No właśnie niewiele. Znowu on jest takim człowiekiem każdym trochę, bo ma lat 30, trafia do gimnazjum, porusza się w różnych środowiskach przedstawionych w Ferdydurkę i z żadnym z tych środowisk nie możemy go w sumie utożsamić. On jakby poznaje je z zewnątrz, przedstawia je czytelnikowi, przedstawia różnego rodzaju wady tych środowisk ukazanych w Ferdydurkę, rozbija schemat i idzie dalej. Sam Józio mówi o sobie tak: nie ma mnie. Włosy stryja Edwarda, nos ojca, oczy matki, podbródek po piwczyckich, rodzinne części ciała. Znaczy on jakby szuka swojej tożsamości, krótko mówiąc, i napotyka ciągle na takie wrażenie, czy też dochodzi do takiego wniosku, że sam nie wie, kim jest, bo jest definiowany przez innych ludzi. Zresztą no, z Ferdydurkę powinna nam się kojarzyć ta fraza: w świecie ducha odbywa się gwałt permanentny i jesteśmy funkcją innych ludzi. To jest w dużej mierze wykładnia filozofii Gombrowicza, która będzie przedstawiona w tej powieści. Mianowicie to świat zewnętrzny nas definiuje, to ludzie narzucają nam schematy funkcjonowania, to ludzie w jakiś tam sposób nas odczytują. No, pomyślmy, czy tak nie jest. Ja sobie do Państwa mówię, siedząc w domu przez jakiś tam filtr, który mam w telefonie komórkowym ustawiony, ubrana tak, a nie inaczej, mówiąca tak, a nie inaczej, a Państwo budujecie sobie opinię na mój temat. Czy ja jestem faktycznie tym człowiekiem, którego sobie wyobrażacie? No chyba nie. Jest to tylko jakiś wycinek mojego życia, który prezentuję. Jednakowoż wyobrażenie ludzkie jest schematyczne, wtłacza człowieka w jakiś rodzaj widzenia ograniczającego bardzo wolność tego człowieka. No bo jakby nie ma od tego schematu ucieczki. Ktoś powie mi, że jestem podobna do ojca zewnętrznie, jeszcze ktoś inny powie, że charakter mam po matce, a spojrzenie jakże przyjemne po babce. I to mnie w jakiś sposób definiuje. To samo możemy przyłożyć oczywiście do życia każdego innego człowieka. Tylko czy to jestem ja faktycznie, czy to są tylko wyobrażenia innych ludzi na mój temat? Gombrowicz Ferdydurkę dyskutował z zarzutem niedojrzałości. Powiedziano mu, że jest niedojrzałym twórcą, w związku z czym napisał Ferdydurkę, żeby wyrazić swoje zdanie w sprawie. I mówił, że każdy jest dzieckiem podszyty, że w każdym jakaś część niedojrzałości jest, w związku z tym no, nic z tym dziwnego. Z drugiej strony mówił o odgrywaniu ról społecznych, o wchodzeniu w schematy społeczne, o byciu tym, kim sobie inni nas wyobrażają, które jest krzywdzące, które jest jakby rodzajem jakiejś sztuczności w naszym życiu obecnej, bo no, musimy się mieścić w czyimś wyobrażeniu, więc jesteśmy jakimś rodzajem aktora. Ktoś nas wtłacza w jakąś sytuację, musimy odgrywać daną scenkę wedle jego upodobania. No i tak jest z Józiem. Józio lat 30 trafia do szkoły i teraz ma być uczniem. Ma się zachowywać jak uczeń. Nie może wykraczać poza ten schemat, ponieważ jest uczniem. Tak mu każą. No tyle, że to błazenada przecież, no bo 30-latek uczniem w gimnazjum być nie może. I czytelnik przygląda się temu i zastanawia się, no jak to teraz 30-letni człowiek trafia do szkoły,
no, zastanówmy się jeszcze, co ciotki Józia mówią o nim samym. Jak one go widzą, jak widzą jego przyszłość, jak wymuszają nad nim pewnego rodzaju podporządkowanie się schematom wyobrażeniowym rodziny. Jak chcą się prezentować młodziakowie jako rodzina nowoczesna, jakie schematy im tutaj przypadają w udziale. To jest wszystko pasjonujące i pokazuje, jak bardzo zakłamane i zagmatwane jest życie ludzkie, jak bardzo my no, musimy się dopasować do tych schematów, które społecznie są zauważalne i no, obowiązują w społeczeństwach. Wróćmy jeszcze do tych kategorii charakterystycznych dla Gombrowicza i przeanalizujmy to. No, jeżeli musimy się zmieścić w schematy myślenia innych ludzi, jeżeli mamy funkcjonować w miarę sprawnie społecznie, no to musimy być akceptowani przez społeczeństwo, więc w te karby wchodzić. Z drugiej strony, udając kogoś, kim nie jesteśmy, czujemy się ciągle nieautentyczni i z tego wynika jakiś rodzaj cierpienia i naszej tutaj gehenny egzystencjalnej. Gombrowicz wskazuje cztery kategorie, według których będzie się poruszał. Wskazuje pupę, gębę, formę i łydkę. Jako symboliczne określenia odwołujące się do pewnego rodzaju kategorii, które w życiu ludzi odgrywają ważną rolę. No i teraz forma to jest wszystko to, co na nas narzucane z zewnątrz, tak? To, co kultura nam narzuca, to, jak mamy się zachowywać, to, co wychowanie na nas narzuca, jak nas widzą, dajmy na to rodzice, co sobie na nasz temat wyobraża rodzina, albo też, jak ktoś mówi, no nie wiem, nie wypada osobie kulturalnej czy wykształconej zachować się tak, a nie inaczej. No to jest właśnie rola formy, przed którą no, ciężko bardzo uciec. Co mam na myśli, mówiąc o formie? No, wyobraźmy sobie, pani nauczycielka powinna wyglądać tak, a nie inaczej. Powinna być nudna, jeść bułkę taki bardzo ślamazarny sposób, jak to tam Gombrowicz pokazuje w Ferdydurce, czy też powinna powtarzać jakieś frazesy na lekcji. Czy mieszczę się w konwencji gombrowiczowskiej formy nauczyciela? Nie wiem, to już tam do Państwa pytanie. Ale czy jeżeli nie jestem w tej formie, to nie uciekłam w inną formę? Czy to nie jest pewnego rodzaju konwencja przemawiania do Państwa? Czy ten wygląd, ten sposób funkcjonowania czy komunikowania się nie jest innym rodzajem formy, w którą z racji czasów, techniki, z racji upodobań do mody wchodzę? No chyba jednak tak, chyba jednak jest to pewnego rodzaju kreacja, a jest to pewnego rodzaju wchodzenie w schematy komunikacyjne, dostępne akurat no, współcześnie w sieci. Tak sobie to wyobrażam. Druga kategoria to gęba. Gęba to sposób, w jaki odczytują nas inni ludzie, jak nas widzą. To oni nam gębę przyprawiają. No i teraz ktoś może na mnie spojrzeć i powiedzieć, no, niepoważna, albo powiedzieć zbyt wyzywająca, albo powiedzieć nudna, potwornie, spać mi się chce. No i jest to jakiś rodzaj gęby, którą mi Państwo przyprawiacie. Oczywiście kłaniam się i przyjmuję z pokorą te gęby. Ja też mogę sobie Państwa na różne sposoby wyobrażać, kto tu ogląda te filmy, kto wchodzi ze mną w interakcję. I to też jest pewnego rodzaju schemat i gęba, którą ja z kolei Państwu przyprawiam. Także w każdej relacji czy interakcji społecznej funkcjonujemy w obrębie jakiejś gęby. No i już, i przed tym ucieczki też nie ma. Te gęby nam przyprawiają bliscy, te gęby przyprawiają nam ludzie, których spotykamy na ulicy, albo którzy raz tylko klikną, żeby cokolwiek zobaczyć, odnosząc się do sytuacji komunikacyjnej w tym filmie. I wyrobią sobie zdanie na ten temat i przyprawią mi czy Państwu gębę. Rozkosznie brzmiąca pupa gombrowiczowska to pierwiastek dziecięcy, infantylny, który tkwi w każdym człowieku. To naiwność, to no właśnie taka beztroska, też i radość z tym kojarzona, ale jednocześnie no oczywiście możemy próbować upupić kogoś, czyli traktować go infantylnie. Upupiają nauczyciele uczniów w gombrowiczowskiej szkole.
traktują ich z góry, traktują ich jako niezdolnych do samodzielnego myślenia, traktują ich jako niewydolnych, krótko mówiąc. Myślę, że polska szkoła w dalszym ciągu w niektórych miejscach upupia swoich uczniów, nie wymagając od nich myślenia, nie wymagając od nich krytycznego podejścia do rzeczywistości czy własnej oceny faktów, a i uczniowie dają się skrupulatnie upupiać, nie poszukując na własną rękę odpowiedzi na pytania, przyjmując wszystko to, co jest im podawane na tacy. Obecnie dosyć często jednak na tacy tym malutkim, infantylnym istotom podaje się, co się chce. I ostatnia sprawa to gombrowiczowska łydka, która kojarzy nam się z witalnością, ale i z seksualnością, z wyzwoleniem. Łydka będzie miała zawsze konotacje erotyczne i będzie symbolizowała to, co w człowieku biologiczne i witalne, siłę popędów różnego rodzaju. Jeżeli gombrowicz będzie chciał najbardziej erotycznie przemówić do czytelnika, to będzie właśnie mówił o łydce. Ferdy Durkę to powieść groteskowa, a groteska to ciekawe zjawisko w literaturze. Jak ją rozpoznać, jak sobie z nią radzić? Otóż groteska opiera się przede wszystkim na deformowaniu rzeczywistości, zatem przez język ta deformacja między innymi będzie się uobecniała w tekście. Zdania w tekstach awangardowych, które posługują się groteską, są skondensowane, zagęszczone. Wyliczenia uobecniają się w takich zdaniach. Powtórzenia jakichś fraz, które mają coś podkreślić, albo też z kolei szokować. Zestawienia ze sobą wyrażeń niepasujących, albo też dopasowywanie wypowiedzi do bohatera w taki sposób nieadekwatny. Pisarze stosują paradoksy logiczne w tekstach groteskowych, kalambury słowne, posługują się absurdem, rozluźniają karby kompozycyjne zdań, całostek akapitów czy całych fragmentów rozdziałów takich tekstów. Do tego mieszają ze sobą style wypowiedzi przeróżne. Jest to pewnego rodzaju taki eklektyzm, który polega na szokowaniu odbiorcy. Bardzo też lubią hiperbole. Ostatni fragment tego nagrania poświęcę Schulzowi a jego sklepom cynamonowym, które ukazały się w 1933 roku. I są dziełem człowieka, który właściwie wpłynął na szerokie wody literatury dzięki swoim znajomym, dzięki swoim przyjaciółkom, dzięki Naukowskiej, która zafascynowana tekstami Schulza zachęciła go do publikowania i dzięki Deborze Vogel, która również wyrażała się pozytywnie o pisarstwie Schulza i prosiła go, żeby literackie listy, które do niej kierował, opublikował, ponieważ warte są tego, ażeby czytelnik mógł się z nimi zapoznać. No i ja się oczywiście ogromnie cieszę, myślę, że niektórzy z Państwa też, że Debora Vogel czy Naukowska namówiły Schulza na publikowanie, dlatego że jest to twórca bardzo oryginalny i niesamowicie wyjątkowy na arenie polskiej literatury. Sklepy cynamonowe zaliczyć można do opowiadań operujących oniryzmem czy surrealizmem, w których rzeczywistość podlega mityzacji i w których właściwie wszystko może się zdarzyć przez tę oniryczną poetykę. Wydaje się czytelnikowi, że porusza się po dorochobyczu, ale to axis mundi jest tutaj skomplikowane. Drochobycz jest centrum świata, ale jednocześnie jest przestrzenią wyciąganą z jakiegoś wspomnienia, z jakiegoś snu, wyobrażenia dziecka. Oglądamy drochobycz oczyma dziecka. Świat przedstawiony w sklepach cynamonowych przybiera kształt mitu. Widziany, tak jak wspomniałam, oczyma dziecka staje się taką przestrzenią uniwersalną. Staje się miniaturą całego świata.
to, o czym marzy bohater sklepów cynamonowych, czy też o czym śni, czy co stanowi jego przestrzeń życiową, związane jest wydatnie z niezwykłością kultury małych żydowskich miasteczek, gdzie funkcjonują przeróżnego rodzaju kupcy, sprzedający niezwykłe orientalne produkty w tak zwanych sklepach cynamonowych. To tytuł tego cyklu opowiadań odnosi się bezpośrednio do przestrzeni sklepów cynamonowych, które są bardzo ciekawe dla narratora. Schulz zauważa, czy też narrator jego tekstu: w taką noc niepodobna iść podwalem ani żadną inną z ciemnych ulic, które są odwrotną stroną, niejako pod szewką czterech linii rynku. I nie przypomnieć sobie, że o tej późnej porze bywają czasem jeszcze otwarte niektóre z owych osobliwych, a tyle nęcących sklepów, o których zapomina się we dnie zwyczajne. Nazywam je sklepami cynamonowymi dla ciemnych boazery tej barwy, którymi są wyłożone. Te prawdziwie szlachetne handle w późną noc otwarte były zawsze przedmiotem moich gorących marzeń. Słabo oświetlone, ciemne i uroczyste ich wnętrza pachniały głębokim zapachem farb, laku, kadzidła, aromatem dalekich krajów i rzadkich materiałów. Mogłeś tam znaleźć ognie bengalskie, szkatułki czarodziejskie, marki krajów dawno zaginionych, chińskie odbijanki indygo, kalafonium z Malabaru, jaja owadów egzotycznych, papug, tukanów, żywe salamandry i bazyliszki, korzeń mandragory, norymberskie mechanizmy, homunkulusy w doniczkach, mikroskopy i lunety, a nade wszystko rzadkie i osobliwe książki, stare folianty pełne przedziwnych rycin i oszałamiających historii. Przestrzeń nabiera u Schulza magicznego, sennego wymiaru. Ona właściwie żyje własnym życiem. Ulice mogą na drugą stronę się odwrócić. Wtedy błądzący po nich człowiek nie będzie wiedział, w którą stronę iść. Nagle znajdzie się w miejscu obcym, w przestrzeni zupełnie sobie nieznanej. To jest niebezpieczne. Czasami te ulice miast zamieniają się w labirynty, zwłaszcza nocą. Do tego gdzieś w odległych przestrzeniach pochowane kryją się owe sklepy cynamonowe, o których marzy bohater i do których uwielbia zaglądać, bo odnajduje tam przedziwne produkty z różnych części świata, które pokazują mu taki koloryt tych przestrzeni, przedziwne przedmioty, które wprowadzają go w zupełnie inną rzeczywistość. No i jest to wyobraźnia dziecka. Jej moc kreacyjna nas o tym przekonuje. Tu się wszystko może zdarzyć. Stworzenie może przemówić, znaczy zwierzę. Ulica może się zmienić, czas pętli się, bo nie trwa liniowo, a raczej funkcjonuje koliście. Może zwalniać, może przyspieszać. Tu konwencja snu nam w tym pomaga bardzo mocno. Do tego postaci ukazane w sklepach cynamonowych też mają taki niesamowity wymiar. Na przykład ojciec, który jednocześnie może być widziany jak prorok starotestamentalny, jak Noe na arce, kiedy swoich ptaków dogląda, może się zamienić w karakona, albo też być zwykłym kupcem, który sprzedaje materiały. Jego postać cały czas się zmienia, bohater mu się przygląda z pewnego rodzaju ciekawością, tak? Nie do końca jest dla niego jednoznaczny ów ojciec. Podobnie ze służącą Adelą, która czasami pojawia się jak bogini płodności, urodzaju, a z innej strony wiemy, że jest służącą, która zwyczajne swoje funkcje wypełnia, a z jeszcze innej strony bywa obiektem jakichś marzeń erotycznych, tak? Jest
takim symbolem niedostępności i niejednoznaczności kobiet. I znów narracja oparta jest w dużej mierze o wspomnienia, o postaci, o marzenia. Dana sytuacja wywołuje jakiś ciąg skojarzeń. I my, jako czytelnicy, przemieszczamy się dosyć płynnie z sytuacji w sytuację, z opowiadania w opowiadanie. Jesteśmy przenoszeni w różne przestrzenie. Przestrzeń domu też jest miejscem niezwykłym. Kiedy bohater ogląda, co Adela przynosi, co kupuje do jedzenia, jakie produkty, to z taką dziecięcą wrażliwością i fantazją przywodzi mu oglądanie tych rzeczy na myśl, no, niezwykłe sprawy. Tapety zdają się ożywać na ścianach, poruszać, by cały świat w ogóle tętni życiem i się przekształca ciągle. Ale jest jeden aspekt niepokojący. Niebezpieczną i przerażającą przestrzenią jest ulica Krokodyli, na której znajdują się nowoczesne sklepy wielkopowierzchniowe, w których dominuje szarość, w których dominuje pewnego rodzaju uniwersalizacja, unifikacja może nawet. Sprzedają w tych sklepach subiekci, chciałoby się powiedzieć, wyjęci z żurnala. Ludzie przypominający manekiny, zresztą te manekiny z ulicy Krokodyli też będą przerażające dla narratora. Będą kojarzyły się z kulturą masową, z zatarciem tych indywidualnych cech kupiectwa, z zatarciem szczególnych takich magicznych przestrzeni wiązanych ze sklepami cynamonowymi i wejściem w świat galopującego konsumpcjonizmu, z wejściem właśnie w kulturę masową, gdzie zatraca się indywidualność, gdzie się jest jednym z wielu, gdzie nieistotne jest takie przywiązanie człowieka do miejsca, ponieważ tych miejsc będzie wiele, tych sklepów będzie wiele, one będą do siebie podobne. To jest lęk przed współczesnością, lęk przed porzuceniem tego, co indywidualne, niepospolite, oniryczno-magiczne. To są lęki przed agresywnym kapitalizmem, to są lęki wyrażone w tych tekstach z perspektywy obserwatora, który widzi, w jaki sposób zmienia się nastawienie człowieka do przedmiotów, do rzemiosła, do kupiectwa. I nie jest to oczywiście katastroficzne, ale przepełnione jest pewnego rodzaju niepokojem. Zatracenie indywidualizmu to jest chyba największe zagrożenie, które widzi w takiej sytuacji Schulz. Na koniec, drodzy Państwo, odniosę się do Michaiła Bułhakowa i jego powieści Mistrz i Małgorzata. Dlaczego Mistrz i Małgorzata znajdują się w tym zestawieniu, czy też ta powieść znajduje się w tym zestawieniu? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Pracę nad tą powieścią Bułhakow rozpoczął w 1928 roku, potem ją zarzucił. W 30 roku zniszczył to, co napisał, by potem powrócić do pisania tej powieści. Ona faktycznie ujrzała światło dzienne dopiero w roku 1981. Chodzi mi o pełne wydanie. Natomiast jest reakcją ta powieść na czasy stalinizmu w Rosji i gdzieś tam ocenia życie, okoliczności, z którymi przychodzi się borykać pisarzowi oraz całemu społeczeństwu właśnie na terenie ZSRR, właśnie podczas hegemonii NKWD.
Powieść jest dla Bułhakowa sposobem ucieczki przed rzeczywistością, smutną, szarą, brzydką rzeczywistością ZSRR. Granice swojego wyobrażenia, w granice swojej kreacji świata. No a że Bułhakow był niezwykle utalentowanym pisarzem i ten świat jego marzeń jest fenomenalny, dlatego tak dobrze czyta się tę powieść. Ona łączy ze sobą elementy przypowieści, łączy elementy groteskowe, łączy elementy satyryczne, kryminał oraz powieść sensacyjno-obyczajową. Także jest taka eklektyczna w budowie, dlatego też trudno tutaj nadążyć za tym, co się będzie działo za chwilę, bo oto na ziemię przybywa diabeł we własnej osobie i zaczyna działać na terenie Rosji. No bo jest to taka przestrzeń, gdzie już tylko diabeł może zajrzeć, żeby się może zdziwić tym, co się tam dzieje. Chociaż nie wiemy, czy on się dziwi, bo z lubością psoci się, czy też karci wszystkich tych, którzy źle postępują, a pomaga tym, którzy są szlachetni. Bułhakow wypowiada się przeciwko sztuce służebnej, przeciwko socrealizmowi i powołuje do istnienia świat, w którym działa diabeł. Diabeł jest normalnym bohaterem tej rzeczywistości, takim jak Berlioz, mistrz Małgorzata. Mamy tam Korowiowa, mamy tam Behemota, mamy tam Wolanda. To są postaci diabelskie, czy też Azazela, to są postaci diabelskie, które wpływają na losy tych postaci, które są rzeczywiste. Także one funkcjonują jak bohater rzeczywisty w tej powieści, no ale wiadomo, że obdarzone są niezwykłymi możliwościami. Działają w świecie, który jest trudnym światem, w którym sąsiedzi donoszą na sąsiadów, w którym artyści zaprzedali się, czy literaci zaprzedali się systemowi za cenę do udogodnień w życiu, przestają postępować moralnie, a stają się wypełniającymi obowiązki władzy ludźmi. Stają się służalczy wobec systemu, bo mają dostęp do na przykład lepszych sklepów, większe możliwości komfortowego życia i za tę cenę oddają wszystko, co mogą. Diabelska jest władza w ZSRR. Okazuje się, że Woland mniej nas przeraża niż to, co się może wydarzyć na przykład z ludźmi, którzy niekoniecznie działają w myśl systemu. Dowiadujemy się, że na przykład mogą trafiać do szpitali psychiatrycznych i tam zostać niejako wycięci z życia, wykreśleni, osadzeni i już nic nie zrobią więcej ze swoim życiem. Będą wegetować li tylko. Prócz osi realistyczno-fantastycznej, która się ze sobą spaja, jak już powiedziałam, w tej powieści mamy też oś paraboliczną, czy też taką w charakterze przypowieści, gdzie Bułhakow odwołuje się do historii takich apokryficznych. Przywoływana jest rzeczywistość Poncjusza Piłata i czasów, w których Poncjusz Piłat decyduje w sprawie Jeszui, Hanoktri. Oczywiście skojarzenie z Biblią jest ewidentne, bo o to tutaj chodzi. Jest to zbliżone do procesu Jezusa Chrystusa i do oczywiście orzekania, którego miał się podjąć Poncjusz Piłat. Te dwie przestrzenie, przestrzeń Poncjusza i przestrzeń ZSRR są ze sobą złączone w dużej mierze. Pewne zjawiska, pewne sytuacje przepowiadają, że za chwilę przeniesiemy się z narracją w sytuację Poncjusza Piłata, a z drugiej strony za chwilę wrócimy do opowieści snutej o rzeczywistości socjalistycznej.
Obie te przestrzenie narracyjne łączą się ze sobą w związku z takim ogólnym filozoficznym problemem, mianowicie aktywności człowieka wobec dobra i zła i decyzji, które podejmuje człowiek, mierząc się z dobrem i złem. Zastanawia się Bułhakow nad konsekwencjami tchórzostwa. Z jednej strony mamy służalczych artystów czy urzędników, którzy bez zastanowienia wykonują polecenia władzy, a z drugiej strony mamy Piłata, który tchórzy i skazuje Jeszuę na śmierć, który nie potrafi podjąć samodzielnej decyzji, żeż odpowiedzialnie stanąć przed wyborem, tylko ucieka. I płaci za to. Płaci za to utratą spokoju wewnętrznego, płaci za to pogubieniem sensu życia. Jest to analogiczne do tego, co się dzieje w ZSRR, tak? Tam też ludzie zatracają się, nie są na tyle odważni, żeby przeciwstawić się władzy, tylko gdzieś tam chcą mieć święty spokój, ale to kosztuje bardzo dużo. Kosztuje również utratę świadomości, czym jest prawdziwa sztuka, bo jeżeli sztuka jest na usługach władzy, no to przestaje być, zdaniem Bułhakowa, prawdziwą sztuką. Do najciekawszych fragmentów powieści zaliczyć należy rozmowę słynną, którą Szatan prowadzi z przedstawicielami władzy, czy też wyrazicielami poglądów władzy w Rosji, która dotyczy tematu nieistnienia diabła. Jest to fragment smakowity, gdzie wyraźnie widzimy groteskowość. To sam diabeł przybywa, a ludzie tłumaczą mu, że diabeł przecież nie istnieje. I wchodzi z tymi ludźmi w dyskusję. Jak to nie istnieje? Na jakiej podstawie nie istnieje? A czytelnik przygląda się z niepokojem, w jaki sposób za chwilę ten jegomość z piekła rodem z impetem objawi słuchaczom prawdę o tym, że diabeł jednak istnieje. Dosyć wymownie, mam wrażenie, im to pokaże. Zachęcam do lektury, bo warto ten tekst przeczytać. Tak jak już wspominałam, diabeł szkodzi tym, którzy są źli. Płonie mieszkanie Gribojedowa, czy też Berlioza. W postaci negatywnych diabeł pomaga mistrzowi Małgorzacie, ofiarom systemu, chciałoby się powiedzieć. Diabeł też pomaga Poncjuszowi Piłatowi, wyrywając go z tego odrętwienia, w którym tkwi. Co jest tutaj ciekawe? Nawiązanie do Fausta Goethego, nawiązanie do cytatu, który pochodzi z Fausta Goethego, który otwiera tę powieść. Więc kimże w końcu jesteś? Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Nie pominiemy tutaj nawiązań do utworu Fausta, interpretując Mistrza i Małgorzatę, ponieważ diabeł nie czyni zła w ZSRR. Diabeł nie jest w stanie już tam nawet uczynić zła, dlatego że zło przelewa się na ulicach, zło jest wszechobecne. W związku z tym paradoksalnie diabeł przestaje być sobą w tej przestrzeni, a zaczyna pomagać tym, którzy są uciskani. To jest takie przewrotne zupełnie i nie do pomyślenia wręcz dla czytelnika, który gdzieś ma zakorzenione, ma świadomość zakorzenionego w kulturze wizerunku diabła, kusiciela, diabła, który czyha na potknięcie człowieka, diabła, który chce tego człowieka sprowadzić na złą drogę. Tutaj jest nieco inaczej. Wprowadza to też wiele takich zabawnych wątków, jak choćby behemot wsiadający, wielki kocur wsiadający do tramwaju. Wszystko się może zdarzyć, tak naprawdę.
Mamy bowiem do czynienia z karnawalizacją świata, z osadzeniem w świecie baśni, w kontekście literatury romantycznej. Mamy też jakby osadzenie w strukturze Biblii jako takiej, tak? Tekstu, który jest kluczowy dla zrozumienia historii Poncjusza Piłata i Jeszui Hanoktri, chociaż, tak jak mówię, w sposób apokryficzny, tutaj odwrócona jest historia, bo uwaga skupia się właśnie na Piłacie, na jego wyborze, a nie na Jeszui Hanoktri. Tutaj nie chodzi o niego, tylko o Piłata. Oto przed czym stoi Piłat, przed jakim wyborem stoi Piłat i jakie to konsekwencje przyniesie. To jest istotne. W obrębie powieści Bułhakowa możemy wyodrębnić także kwestie symboliczne, akcenty symboliczne, i takim symbolem staje się księżyc chociażby, który pokazuje przestrzeń natchnienia poetyckiego, przestrzeń miłości, ale też i ułudy, gry wyobraźni. To jest symbol ciągłego odradzania się. Tutaj cykl lunarny będzie wskazywał na ciągłe odradzanie się. I jednocześnie mamy związek rzeczywistości z tym, co jest kosmiczne, co jest odległe, ale dzięki księżycowi obecne w przestrzeni życia ludzi. Symboliczne także jest słońce, symbolizujące odradzanie się, doskonałość, siłę, jasność, prawdę i nieskończoność. Do tego symboliczna będzie burza, która zwiastuje coś niedobrego, jakiś kłopot, który za chwilę będzie przedstawiany czy w Moskwie, czy w Jeruszalajm. Burza łączy te dwie przestrzenie i symbolizuje też oddziaływanie złego na bohaterów. I choć, jak mówi Bułhakow, rękopisy nie płoną, to ogień będzie symbolizował odrodzenie w tej powieści, będzie symbolizował wyzwolenie, wieczność, oczyszczenie albo też zmierzanie w stronę ideału. Woda natomiast symbolizuje przeobrażenie, zmienność i odrodzenie. Symboliczny też jest płaszcz Piłata, który jest biały, ale szkarłatną tkaniną podbity. I on będzie symbolizował z jednej strony niewinność Piłata, a z drugiej strony wewnętrzne cierpienie wynikające z podjętych decyzji. Ten rodzaj zmagania, który w Piłacie będzie przez cały czas obecny. W ogóle przestrzeń Jeruszalajm i ta historia Piłata jest niezwykle interesująca. Jak i kreacja czasu, a właściwie bez czasu, w którym Piłat przebywa, działa na wyobraźnię odbiorcy. Na moją w każdym razie bardzo. Tyle chciałam powiedzieć na temat moich ulubionych powieści awangardowych okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zachęcam do ich przeczytania, bo naprawdę warto się zapoznać z tymi tekstami. Są intrygujące i są niesamowicie rozwijające w takim aspekcie, że nasza wyobraźnia w kontakcie z tekstem awangardowym zmuszona jest do ciągłej baczności, uwagi i rozwija się niesamowicie. Trochę tak, jakbyśmy oglądali malarstwo Chagalla, czujemy się czytając Schulza, podobnie zresztą jak z Leśmianem, już wspominałam o tym w innym filmie, ale jest to przestrzeń literacka silnie rozwijająca wyobraźnię czytelnika, zatem zachęcam, kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, usłyszenia.